To jest ważna teza moja. Znaczy, Putin stał się prezydentem wojny. Putin już nie będzie prezydentem pokoju. Putin nie będzie już umiał rządzić Rosją niewojenną. To znaczy, Rosja będzie państwem stanu wyjątkowego, właściwie stanu wojennego. Dzień dobry, witam Państwa w środowym wydaniu magazynu Wieczorny Ekspres. Ja się nazywam Jan Złotorowicz. Dzisiaj wyjątkowo ja poprowadzę ten program, ale niezmiennie będzie ciekawy gość i ciekawa rozmowa. Jestem o tym przekonany, że będziemy mogli spokojnie sobie porozmawiać i ciekawie o tym, co wydarzyło się, ale też o tym, co nie wydarzyło się w tym tygodniu w Moskwie. Tam miała się odbyć wielka parada, odbyła się najmniejsza chyba parada w historii. Co to oznacza, jak to interpretować, jak to wyjaśnić, o tym za chwilę z naszym gościem. Zapraszam. No a w studiu z nami dr Adam Eberhardt, ekspert do spraw wschodnich, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, witamy w Ekspresie Wieczornym. Panie doktorze, ja tak czekałem na tą paradę i wszyscy mi mówili, że trzeba czekać na tą paradę. Taki rozczarowany pan redaktor. Tak, jestem rozczarowany, bo miało być przełomowe wystąpienie Putina, mieliśmy usłyszeć coś nowego, mieliśmy zobaczyć coś nowego, a tymczasem tak, no usłyszeliśmy te same kocopały, co zawsze o obronie świata przed nazizmem, o obronie cywilizacji przez dzielnego rosyjskiego żołnierza podczas operacji specjalnej. No i co ciekawe, no nie zobaczyliśmy żadnych nowinek technologicznych, żadnego tłumu czołgów, jeden stary czołg. Czy to znaczy, że już Rosjanie cały sprzęt potracili na froncie? Nie, no bez przesady. Myślę, że to pewna, oczywiście tego typu decyzje, ile ma jechać czołgów, jak długo ma przemawiać Putin, to wszystko jest przygotowane przez specjalistów od marketingu politycznego, którzy myślą przede wszystkim w tych kategoriach wewnętrznych, aby społeczeństwo rosyjskie było zadowolone, a wskaźnik poparcia dla władz szybował w górę. Oczywiście Rosjanie mają, Putin ma problem. Putin ma problem z tym, że wojna toczy się od 15 czy 16 miesięcy, efekty mizerne. Bachmut broni się miesiąc 10. Nie udało się go zdobyć na rocznicę wybuchu wojny 24 lutego. Nie udało się pomimo szaleńczych ataków w ostatnich dniach i tygodniach zdobyć go na 9 maja. No i myślę, że przygotowując paradę zwycięstwa, musieli ci, że specjaliści, doradcy Putina, zrobić coś, co nie wywoła nadmiernego kontrastu. Mhm. No panie redaktorze, no jakby jeszcze jechały te wszystkie armaty, super nowoczesne pociski balistyczne, międzykontynentalne rakiety i tak dalej, to co by Rosjanie sobie mogli pomyśleć? No, że tacy jesteśmy potężni, a jednocześnie się okazuje, że nie jesteśmy w stanie zdobyć Bachmutu, nie jesteśmy w stanie pokonać Ukraińców, czyli może coś problem z dowództwem, a może nawet z dowództwem politycznym, nie daj Boże. Więc myślę, że po to puszczono te, to chyba co tam było, te 34, tak? Zabytkowy czołg, zabytkowy, to widzimy go właśnie na ekranie, tak? Zabytkowy czołg puszczono, no aby nie budować takiego niezręcznego zderzenia, napinania mięśni i pokazywania swojej wielkości na paradzie z trudną do ukrycia, jakby nie było jednak, nieskutecznością na froncie. Dobra, to spróbujmy pobawić się, to chyba nawet dosłownie, w adwokata diabła. I czy coś się w ogóle udało? Bo niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to, że na pewno jakimś tam sukcesem było to, że Putin nie był zupełnie sam podczas tej parady. W sensie przyjechało kilku przywódców państw. Oczywiście, no wiadomo, Łukaszenka, no, na niego zawsze można liczyć, ale też parę takich postaci mniej oczywistych. Panie redaktorze, przede wszystkim tak zostały zaniżone oczekiwania, że sukcesem jest to, że sam Putin się pojawił na paradzie. Ponieważ uważni obserwatorzy zauważyli, że dwa dni wcześniej doradca, rzecznik Kremla, Pieskow, wręcz puścił taki w eter, taki przekaz, że wystąpienie Putina oczywiście będzie transmitowane przez telebimy. Zostało zinterpretowane i taka była moim zdaniem intencja tego głosu, że Putin się będzie bał pojawić na Placu Czerwonym. I proszę, jakie miłe zaskoczenie, Putin się nie bał pojawić na Placu Czerwonym. Wprawdzie nie był otoczony przez jakiś tam, przez weteranów wojny, tylko przez, jak się okazało, KGB-istów. No dobrze, ale się pojawił. No a co, a jeżeli chodzi o gości zewnętrznych,
Co po pierwsze, to nie jest równa rocznica, więc oni akurat nigdy nie sprowadzali specjalnie gości zewnętrznych na te nierówne rocznice zakończenia wojny. Teraz chyba bardziej zależało Kremlowi, aby się pojawili przywódcy innych państw. No bo to też jest nawet, no, choćby to Kirgistan, prezydent Kirgistanu przyjeżdżał, to zawsze jest budowa jakiegoś takiego jak gdyby narracji, że mamy przyjaciół na tym najważniejszym dla nas obszarze byłego ZSRR-u. Przyjechał, tak, Łukaszenka, przyjechał Kirgiz, przyjechał premier Armenii, chociaż on tak zawsze jeździ, bo musi. Armenia jest w koszmarnie trudnej sytuacji geopolitycznej, więc nie może pójść na konflikt z Rosją, ale pojechał, ale chyba się nie cieszył specjalnie. No tak, nie cieszył się. I też od razu muszę o to zapytać, czy pan ma jakąś teorię, bo tu już się zaczęły mnożyć rzeczy spiskowe, co takiego się musiało dziać z Łukaszenką, bo wielu komentatorów zwrócił uwagę, że bardzo słabo i bardzo źle wyglądał, zresztą, że był jakoś miał rękę zabandażowaną. No, tak, jak sobie z chodzeniem miał problemy. Ale znaczy ja jestem zawsze taki trochę wstrzemięźliwy z rysowaniem daleko idących analogii. Pana redaktora nigdy kręgosłup nie bolał. Znaczy to się zdarzają różne rwy kulszowe, takie rzeczy. W tym świadku eksperckim kremlinologii czy łukaszenkologii nie ma jakichś tam bardziej większych domysłów na temat tego, że z Łukaszenką jest zdrowotnie tak w długiej fali, w długiej perspektywie źle, to nie wiem. Oczywiście no, nie jestem w stanie powiedzieć coś. Znaczy, też może być tak, że to była taka demonstracja pod tytułem: zobaczcie, nawet w tak ciężkim stanie jestem z wami, jestem waszym przyjacielem, ale też niektórzy, wiem, może doszukujemy się na siłę sensu, że miał taką mocno skwaszoną minę, tak jakby no tak, był zmuszony do troszeczkę, tego. Tak, ale to, znaczy, wie pan, znaczy ja, jak gdyby ja jestem wstrzemięźliwy też dlatego, że pamiętam te rozmowy o chorobach Putina. To się pojawia ten temat, jest dyżurny temat, chyba nawet nie tylko od sezonów ogórkowych, kiedy się rozważa, na jakie to nowotwory choruje Putin. Znaczy, jak gdyby analizujmy politykę na podstawie tego, co wiemy. Jeżeli biologia nas zaskoczy pozytywnie, to okej. Jeżeli nas biologia nie zaskoczy, to analizujmy siłę, układ sił, analizujmy te rzeczy, które są nam dane. A tu jesteśmy skazani na zupełne domysły. I mnie właśnie, znaczy ja się nie chcę bawić w domysły, bo to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast tak, bo mnie bardzo niepokoi jedna rzecz, bo tak jak pan zwrócił uwagę, to, że ta parada wyglądała tak, jak wyglądała. I to, że bieda parada. To taka prawda. Bieda parada, że zamiast pocisków balistycznych, zamiast nowoczesnego czołgu Armata, zamiast jakiegoś w ogóle ujawnienia nowego sprzętu był jeden zabytkowy czołg, to jest czyjaś decyzja i za tym stał jakiś cel się za tym kryje. I zastanawiam się, znaczy jestem prawie pewien, że to nie jest tak, że Rosjanie teraz jakby pokazują, że jesteśmy słabi, bo tego nie chcą zrobić. Zastanawiam się, czy to nie jest takie trochę nawet wręcz podprogowe przygotowanie do tego społeczeństwa na takie chude lata, takiej skromnej tej takiej... Może, znaczy... bo o co chodzi, że jakby Putin wie, że ta wojna będzie jeszcze długo trwała i chciałby, żeby ona jeszcze długo trwała, szykuje się na dłuższą wojnę i w związku też Rosjan przygotowuje do tego, że to będzie tak trwało latami w jego planie i w jego mniemaniu i w związku z tym nie ma się co też spodziewać jakichś wielkich codziennie sukcesów, codziennych parad, tylko trzeba po prostu przyjąć, że to się dzieje, że walczymy i cały czas dzielnie, wręcz nawet już nie tyle, że atakujemy, tylko bronimy Rosję przed złym Zachodem. Ja, tu nie ma w ogóle sprzeczności pomiędzy tym, tą moją hipotezą, a pana wręcz, właściwie one się uzupełniają. Proszę pamiętać, że to, co robi rosyjska propaganda od wielu miesięcy, to przedstawia działania na Ukrainie, wojnę na Ukrainie, nie jako tam chirurgiczną operację przywrócenia naszych rządów nad Dnieprem, co słyszeliśmy w lutym 22. No, od wielu miesięcy jest narracja Rosji jako oblężonej twierdzy, która tak naprawdę prowadzi kolejną wojnę ojczyźnianą, która Ukrainę to pokonała w 3 dni, tak jak miała zaplanowane. Natomiast teraz kolejny 16 miesiąc prowadzi wojnę przeciwko Amerykanom, Niemcom, Francuzom, wszystkim złym na świecie, którzy chcieliby i tradycyjne wartości, i naszą matuszkę Rosję i tak dalej zmieszać z błotem, zniszczyć, podzielić, rozebrać. No i to jak gdyby
tego typu narracja oczywiście ona wymaga pewnych rekwizytów. I 9 maja jako największe święto dla Rosjan, bo to jest realnie święto dla Rosjan, to znaczy jeżeli to bez względu na stosunek do Putina, bez względu na stosunek do obecnej wojny na Ukrainie, to dla Rosjan rzeczywiście 9 maja ze względu na ten olbrzymi rachunek krwi, który zapłacili w czasie II wojny światowej jest świętością, no to są kremlinolodzy, są, przepraszam, eksperci Kremla, doradcy Kremla, Putina próbują robić, to próbują maksymalnie podłączyć tę wojnę pod wojną, wielką wojnę ojczyźnianą i budować analogię Rosji, która jest obrężona, która się de facto ma w tej narracji bronić przecież, bo to jest podkreślane przez propagandystów kremlowskich, że Rosja nigdy nikogo przecież nie zaatakowała. No tak, pomimo tego, że prowadzi już od 16 miesięcy trzydniową operację specjalną. Poza swoimi granicami. Ale to jest ciekawe, że o tym pan wspomniał, bo mnie jeszcze bardzo też niepokoi jedna rzecz. Już tak patrząc trochę szerzej, bo oczywiście bardziej chciałbym, żebyśmy już rozmawiali o konkretach, o tym, co się wydarzyło, ale skoro pan wspomniał, kwestia propagandy rosyjskiej. Ostatnio tak tego, pan się temu przygląda na bieżąco, śledzi to, analizuje już przecież od dawien dawna. Ćwierć wieku. Dokładnie, już długo. Pan mi to może wytłumaczy, bo ja też jak słyszałem, ja miałem długo takie podejście jak większość ludzi. Jakby wiedziałem to, co przez osmozę do mnie dotarło, nie śledziłem tego przed wojną, muszę przyznać tak otwarcie, bo ja byłem przekonany, że rosyjska propaganda działa tak jak propaganda taka klasycznie orwellowska czy też stalinowska, tworzy po prostu fikcyjny obraz fikcyjnej rzeczywistości i zmusza swoich obywateli do tego, żeby w nią uwierzyć. I nawet wie, że oni w to nie wierzą, że gdzieś tam głęboko wiedzą, że to jest nieprawda, ale przynajmniej oczekują, że wszyscy będą jak ten Winston Smith kochać wielkiego brata. Natomiast jak zacząłem to śledzić, jak zacząłem to patrzeć na to, co spływa do nas stamtąd, ja muszę bazować na tłumaczeniach, ja nie znam niestety rosyjskiego, odkryłem fascynujący świat takiej propagandy, nazwałbym ją po nowoczesnej. Znaczy to nie jest tak, że oni tworzą jakiś fikcyjny obraz świata, oni tworzą taki obraz świata takiego... A co w ogóle jest moralne, a co jest niemoralne? Co w tym świecie jest właściwe, co jest niewłaściwe? Oni chyba nawet doskonale wiedzą, że Rosjanie nie kupują tej narracji o wojnie, o operacji specjalnej, tylko wolą ich karmić takim właśnie, przecież no my się musimy bronić, przecież Zachód też jest zły, skoro Amerykanie potrafią bombardować Irak, to czemu my nie możemy bombardować Kijowa? Wszystko jest w tej narracji takie rozmyte. To nie jest taka orwellowska propaganda pod tytułem tu jest kłamstwo i macie kłamstwo, to prawda. Mruganie okiem trochę. Takim jakby mruganiem okiem. My wiemy, wy wiecie, ale po prostu świat tak wygląda, że nie ma w nim wartości. Tak, tak. A wie pan dlaczego? To bardzo fajne spostrzeżenie i myślę, że prawdziwe. Myślę, że takim słowem kluczem do rozebrania, zrozumienia tego mechanizmu jest cynizm. Znaczy to, co cechuje Rosjan, to nie cechuje ich jakaś tam wielka naiwność i wiara w tę propagandę. Przeciętnego Rosjanina wychowanego na okresie, jak gdyby pamiętającego czasy sowieckie, postsowieckie, putinizmu, on został nauczony cynizmu. On został nauczony tego, że to, co jest korzystne, to jest dobre i właściwe, że tak naprawdę wszystko jest względne, wszystko można odwrócić kota do góry nogami, ogonem do przodu, do tyłu, w każdy rozmaity sposób. I to działa. I to znaczy myślę, że Rosjanie w swojej jakby w większości dzisiaj oczywiście by chcieli, aby wojna się zakończyła, bo ona niesie pewne niedogodności, ona jest jakąś tam uciążliwością, bo tutaj syna wezmą do poboru, prawda, czy nie można wyjechać na zakupy do Francji, czy do Włoch, to ci bogatsi, czy czegoś tam brakuje. Ale to jest margines. Przede wszystkim to, co dominuje, to dominuje takie poczucie, skoro leży to w naszym interesie, to róbmy. To znaczy jest przyzwolenie dla władz do działania w sposób cyniczny i tak naprawdę wszyscy socjologowie rosyjscy, którzy ci emigracyjni zazwyczaj, którzy badają rosyjskie społeczeństwo, twierdzą, że tych, którzy tak na zasadzie jakby wychodzą z zasad, prawda, potępiają, krytykują reżim putinowski jest kilkanaście procent. 10, 12, może 13%. A reszta,
A reszta to wie, że to są kłamstwa, ale przecież Amerykanie zbombardowali Jugosławię. A przecież Amerykanie próbują zniszczyć Rosję. A przecież no może Putin jest taki, jaki jest. Ale jak Putina nie będzie, to będzie znowu gorzej, bo będą czasy takie jelcynowskie, smuta, załamanie, nie ma nikogo innego. Poparcie dla Putina nie wynika z tego, że ludzie są nim zachwyceni, ale oni się rozglądają dookoła i patrzą, a chyba wszyscy sąsiedzi popierają ciągle jeszcze Putina. No to przecież ja się z tego nie będę wyłamywał. Pewnego dnia oni wszyscy zobaczą, że król jest nagi, prawda? Pewnego dnia to pęknie. Nie wiem, kiedy to pęknie, ale na tym etapie ten cynizm, to oderwanie od wartości, to przyzwolenie dla władz na używanie siły i przemocy, to jest jeszcze niezwykle ciekawe, prawda? To znaczy, Rosja jest państwem, które ma zalegalizowaną wszelkiego rodzaju przemoc. Przemoc państwa, struktur państwa wobec własnych obywateli. Ta przemoc jest czymś naturalnym. Znaczy każdy Rosjanin wie, że przemocą można, czy na ulicy obywatel wobec obywatela, czy przede wszystkim państwo na różnych strukturach, czy niekoniecznie to musi być policja, prawda? Ona wykorzystuje przemoc. Że przemoc jest elementem stosunków międzynarodowych, a skoro darwinizm jest elementem stosunków międzynarodowych, to musimy zniszczyć Ukrainę, nim Ameryka zniszczy nas. Tu odpłyniemy na chwilę od tematu naszej rozmowy, ale ja od razu chciałbym o to zapytać, skoro pan wspomniał o tej przemocy, bo to jest też problem, który mnie od dłuższego czasu fascynuje. Pan mówił właśnie o tym, jak Rosjanie, jakby przemoc staje się czymś normalnym w ich, nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale też i w polityce wewnętrznej. Tylko wielu zwraca uwagę już przy okazji zamachu na tego. Próbuję sobie przypomnieć, celowo wyparłem ze świadomości ten bloger Prigozhina, tatarski. Już przy zamachu na tatarskiego wielu zwróciło uwagę na to, że do tej pory ta przemoc była, ta wewnętrzna, ta stosowana w polityce wewnętrznej była mocno gdzieś tam zinstytucjonalizowana i pod kontrolą. Zaczyna się chyba powoli trochę spod kontroli wymykać, skoro już różne grupy wokół Putina skupione zaczynają tą przemoc stosować wobec siebie. Tak też zinterpretowano, o czym w zasadzie nie możemy nie wspomnieć, ten zamach drona na Kreml zaledwie kilka dni przed paradą. No, ale to była jakaś maskarada zupełna. To była jakaś maskarada, rozumiem, która miała budować poczucie Rosji jako oblężonej twierdzy, bo nasze świętości atakują. No tutaj te zamachy, czy ten ostatni na Zachara Prilepina, to ja rozumiem, że to jednak tam Ukraińcy za tym stali. W jednym i w drugim przypadku też mieli bardzo, bardzo dobre powody ku temu, żeby się odwołać do tego typu narzędzia. No, przepraszam, akurat zaczerpnę wody, jak pan kończył zdanie. Dobra, to wracamy tam na ten plac, wracamy do tego Putina, do tego... Ale nie, ale to może ja dokończę jeszcze jeden wątek, no. Nie, bo ta przemoc, ta siła, ta brutalność, to proszę, ci z państwa, którzy bardziej się przyglądają temu, co się dzieje w Rosji, na przykład widzą te co chwila się pojawiające filmiki Prigozhina, szefa Wagnerowców, tych najemników, prawda, który się pojawia, który jakimiś takimi największymi bluzgami w sposób skrajnie niecenzuralny broni swoich racji, atakuje ministra obrony, atakuje szefa sztabu generalnego. Ostatnio, zdaje się, zaatakował nawet Putina, tak, można to tak interpretować, prawda? Znaczy to troszkę, możemy sobie porozmawiać, jakie on ma interesy i czy on za to nie zostanie ukarany, ale to musimy, bo ja to mam tu zapisane w notatkach. Dobrze, ale wie pan, to troszkę się też, to taka jest Rosja. To znaczy, jak mówimy o tej kulturze przemocy, prawda, darwinizmu społecznego, to te Prigozhiny, które się pojawiają na YouTubie i tam językiem rynsztoku krzyczą, że to oni mają rację, tak niestety jest zaprogramowane życie społeczne dzisiejszej Rosji. To jest niestety nieszczęście, ponieważ to zatruwa również Rosjan na niskim poziomie i pewnie to jest odpowiedź, dlaczego później ten cynizm, o którym być może już trochę nadmiernie długo rozmawiamy, on tak determinuje rosyjskie postrzeganie wojny czy świata. Obawiam się, że o tym nie da się dość rozmawiać. Pan mówi cynizm. Jeden z moich gości, doktor Wyciszkiewicz, użył w ogóle takiego sformułowania,
Ja je bardzo dobrze zapamiętam, mi się wyryło w pamięć, ja często z niego też korzystam, ale jakby zwracam, że to on jest jego autorem. Przeraża. On powiedział, jak przy którymś okazji, kiedy analizowaliśmy to, co działo się z rosyjskim społeczeństwem przez rok tej wojny, on stwierdził, że wręcz zaskoczyło go, że on wiedział, że jest, że jest tam jakiś poziom cynizmu w tym społeczeństwie, ale sam stwierdził, że jest wręcz przerażony poziomem moralnej degrengolady tego społeczeństwa. I to rzeczywiście wydaje się być przerażające. Myśmy już tam patrzyli, że można między bajki włożyć oczekiwania, że społeczeństwo się znudzi, powie dość, przecież nie chcemy umierać za Kijów, ale jakby poziom akceptacji nie tylko dla przemocy wobec Ukraińców, ale też tej przemocy wewnętrznej i takiej brutalności politycznej jest po prostu przerażający. No tak, i to jest sukces Putina i to jest, nie wiem czy gwarancja, bo gwarancja to jest coś, co wskazywałoby na trwałość, ale to jest coś, co daje dzisiaj Putinowi w miarę wytchnienie. To tak, znaczy on, to jest... mimo tego, że na froncie sytuacja jest niewesoła, że nic się nie posuwa do przodu, mimo że tutaj już rzucają się poszczególne grupy na siebie, no to społeczeństwo to wszystko akceptuje, prawda? Znaczy, gdyby Putin znalazł klucz, to znaczy Putin stał się, to jest ważna teza moja, znaczy Putin stał się prezydentem wojny. Putin już nie będzie prezydentem pokoju. Putin nie będzie już umiał rządzić Rosją niewojenną. To znaczy Rosja będzie państwem stanu wyjątkowego, właściwie stanu wojennego, bo to jest narzędzie, jakim Putin na nowo skonsolidował Rosjan, którzy 2, 3, 4 lata temu mieli go już w dużym stopniu dosyć. Oczywiście ich skonsolidował nie po raz pierwszy. Po raz pierwszy to zrobił w 2014 roku, zajmując Krym. Wówczas to zrobił, jakby uzyskał jeszcze dodatkowy efekt entuzjazmu Rosjan, bo Rosjanie z entuzjazmem przyjęli aneksję Krymu. W przypadku tej wojny o żadnym entuzjazmie być nie może, ale ten zaprogramowanie, tak jak ta degrengolada moralna, to wszystko pozwoliło mu zbudować ten przekaz o darwinizmie społecznym, działającym w stosunkach międzynarodowych. Co jest, jak gdyby to jest argument, który pozwala uzasadnić każdą podłość, każde zło, każdą zbrodnię. Tak, i on też właśnie pozwala, że można, tak jak pan to określił, bieda paradę bez problemu przeprowadzić i żaden Rosjanin nie uzna, o kurde, chyba przegrywamy na froncie, bo wyjechał tylko jeden stary czołg. Nie, oni to wszystko łykną, przyjmą i zrozumieją. No tak, wręcz, no tak, ta moja teza z początku rozmowy jest taka, że jak byłaby to super, hiper parada, to wtedy dopiero byłby problem, bo byłby kontrast. Co świadczy o tym, że niestety ci ciągle propagandyści kremlowi, ludzie, którzy zaplanowali w taki czy inny sposób tą paradę, jakby cały czas doskonale czują, jak grać na strunach tego społeczeństwa. A to jest o tyle niebezpieczne zjawisko, bo tak jak mówiliśmy, no cały czas jakby, oczywiście, no ja muszę o tym wspomnieć, bo zawsze o tym wspominam przy każdej rozmowie, ale oczywiście nie będę od pana oczekiwał, że pan mi powie, kiedy Ukraińcy wreszcie ruszą do kontrataku i którędy on pójdzie, bo chcielibyśmy, żeby to się wydarzyło już lada moment. Chociaż nie brakuje takich, którzy twierdzą, że dobrze, że czekają, że jednak wyniszczenie sprzętu jest tak postępujące po stronie rosyjskiej, że każdy dzień dodatkowy to jest olbrzymie, ale mówię, nie będziemy się zajmować analizą sytuacji. Następnym razem. Może dokładnie, inaczej. Ja na pewno, ja mam nadzieję, że minie na tyle szybko czasu, że jak już się następnym razem spotkamy, sobie po prostu o tej już przeprowadzonej, pięknej ofensywie ukraińskiej porozmawiamy. Na razie musimy na nią czekać, bo ile ona nie przyniesie spodziewanych efektów, to sytuacja wydaje się mocno niebezpieczna, bo dla mnie ta parada i to, jak ona przebiegła, jest dowodem na to właśnie, tak jak pan mówi, że rosyjskie społeczeństwo jest w stanie wojny, jest przygotowane mentalnie do tego, żeby tkwić w stanie tej wojny jeszcze długo, długo, długo. No i przede wszystkim, tak jak pan teraz powiedział, sobie to zanotowałem, bo to jest bardzo ważne, co pan powiedział. Czy Putin stał się prezydentem wojny i on nie będzie, on nie będzie już potrafił zarządzać Rosją w stanie pokoju? Nie, nie będzie. Nie, to w ogóle nie, to już w ogóle nie. On nie będzie umiał... On nie będzie umiał zbudować niewojennego mitu, narracji, pewnego przekazu wobec społeczeństwa, w której byłby wiarygodny i byłby potrzebny. Znaczy on, jeżeli Rosja jest w stanie wojny z Zachodem, wojny egzystencjalnej, oblężoną twierdzą, to on jest potrzebny.
Jeżeli Rosja ma zakończyć wojnę i iść w kierunku haseł modernizacji państwa, współpracy z Zachodem, takiej czy innej, ograniczonej czy nie, ale w każdym razie modernizacji państwa pokojowego, to on jest kompletnie niewiarygodny. To znaczy on nie z tym się już będzie, nie z tym się będzie kojarzył i on już tą uliczkę nie pójdzie. On kiedyś badał czułkami, czy ta uliczka modernizacyjna, ona nie byłaby korzystna. Wypuszczał do tego Miedwiediewa. Tak, no przecież to był prezydent modernizator tak, przecież. Ale to też był, jakby, że tak powiem, pierwszy Putin. To był taki, że ktoś nowy przychodzi, ktoś młody, reformy. Zupełnie innego, że reformator. Pierwsza Zachód kadencja, to długo kupował. Pierwsza kadencja Putina, dużo reform gospodarczych, wewnętrznych. No potem ta modernizacja, tymi jak gdyby próbowane, to było Miedwiediewem, który dzisiaj to już w ogóle pełni rolę pierwszego pajaca nadwornego w takiego nowego Żyrnowskiego, ale zostawmy go na boku. Natomiast już zgubiłem wątek. Dzisiaj Putin nie jest w stanie, to znaczy już nie tylko chodzi o to, że on nie jest w stanie zejść sankcji, że on nie jest w stanie wymusić na Zachodzie, żeby te sankcje zostały cofnięte, żeby Rosja stała się jakkolwiek wiarygodna dla świata zewnętrznego, dla wielkich korporacji, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o cokolwiek, prawda? Ale to się tak naprawdę rozsypało dużo wcześniej. Znaczy, i to też jest dość istotne dla zrozumienia Rosji. To znaczy Rosja putinowska nie mogła pójść konsekwentnie szlakiem modernizacji gospodarczej, ponieważ tam to się każdorazowo zderzało z taką kagiebowskim myśleniem o kontroli. Znaczy rozwój był zawsze wtórny wobec kontroli. Znaczy nie można było pozwolić na rozwój jakiejś branży gospodarczej, czy pozwolić na zwiększenie przedsiębiorczości, no jakby pozwolić ludziom zarabiać, ponieważ by to oznaczało, że zmniejsza się skala kontroli państwa, FSB, struktur siłowych nad gospodarką, a to było, i to jest sprzeczne z myśleniem Putina współczesnym i to jest sprzeczne z interesem tej pasożytującej na Rosji, narośli, jaką jest ta grupa trzymająca władzę. Cała nomenklatura około kremlowska, różne tam są oczywiście stopnia tajemniczenia i dostępu do środków publicznych. Takie różne frakcje, ale wszyscy oni jakby grają na ten system. Tak, bo Putin jest gwarantem stabilności, bo Putin może być ojcem sprawiedliwym, który tam jednego bardziej lub mniej ukaże, albo trochę niesprawiedliwym, ale on powoduje jednak, że jest stabilność. Znaczy każdy nowy, który przychodzi na miejsce Putina, powoduje, że te różne koterie, frakcje na nowo muszą walczyć o to, aby nie utonąć, aby kawałek tortu przy sobie pozostawić. Tam jakieś pęknięcia i tarcia w tym układzie znowu zaczęły się pojawiać. I to jest to, co mam tu zanotowane, ten Prigozhin, o którym pan już wspomniał, jego filmiki. I sobie do tego zaraz wrócimy, ale wcześniej jeszcze chciałbym, żebyśmy, zostając przy tym wątku, o którym mówisz, chciałbym, żeby państwo też, żeby to wybrzmiało, bo wiem, że to, co pan mówi, zmierza w tym kierunku. Znaczy wychodzi na to, ja tak odbieram to, co pan mówi, że sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że nawet przegrana w tej wojnie, nawet z sukcesem przeprowadzona ukraińska ofensywa wcale nie załamuje tej putinowskiej narracji, nie załamuje tego systemu wojennego. Tym ona wręcz, on jest w stanie nawet powiedzieć, no to tak, to tym bardziej zobaczcie, jak bardzo jesteśmy oblężeni, jak bardzo Zachód nas atakuje, tym bardziej musimy się bronić. Że nawet porażka w tej wojnie nie sprawi, że Rosjanie nagle jakby przestają wierzyć w tą wojenną narrację. No może tak, może nie. To znaczy my tego nie wiemy. To znaczy jak gdyby jest ścieżka, którą pan nakreślił, ale jest też ścieżka taka, że jeżeli ta porażka byłaby spektakularna, jeżeli ona byłaby upokarzająca, no to wówczas to się może wywrócić. To znaczy, to wówczas nie da się bieda paradą ukryć faktu, że jest rozdźwięk między naszymi prężeniem mózgów a realną rzeczywistością. Myślę, że tak naprawdę ważniejsze na przykład od tego,
gdzie tam na Zaporożu, czy w obwodzie donieckim, ługańsku Ukraińcy coś odbiją, nie odbiją, są różne działania takie o charakterze symbolicznym. Znaczy, ten krążownik Moskwa kilka miesięcy, czy kilkanaście już pewnie miesięcy temu zatopiony, miał gigantyczny wpływ na takie, takie rozedrganie w Rosji. Każdy atak na Półwysep Krymski, atak rakietowy ukraiński na Półwysep Krymski jest czymś, co mrozi Rosjan. Bo im się wydawało, że Krym został wzięty w 14 roku, ocelebrowany, to już jest nasz temat, temat zamknięty i nagle się minęło lat 9 i nagle się okazuje, że temat bynajmniej nie jest zamknięty, tak? Bo nagle ukraińskie bomby atakują Sewastopol, rakiety atakują Sewastopol, prawda? Spadają na Sewastopol. I to są takie rzeczy symboliczne, różne, pokazujące tą most krymski na przykład, kolejna rzecz, prawda? Tego typu rzeczy, one mają duży potencjał niszczenia wizerunku Putina jako nieskutecznego dowódcy, przywódcy, jako tego, który sobie, nie radzi. Ale nie umiem powiedzieć, czy ten system się wykolei, wywróci, czy ma siłę. No, tego nie wiemy. To znaczy, to nie jest zapisane w gwiazdach. To jest coś, co się wydarzy, co się może nie wydarzy. Tam pewnie jest pełno jakichś tam podczynników, na które nie mamy wpływu, a nawet nie jesteśmy ich w stanie dobrze zdiagnozować. Oczywiście, aż gotuję, żeby zapytać, jeśli nie Putin, to kto, ale wiadomo, tego nie jesteśmy w stanie ustalić, nie jesteśmy w stanie tego wiedzieć. Ja powiem tylko tyle, bo jakby z rozmów, które często przeprowadziłem, jakby często w nich przewija się ten wątek oczywiście, w jaki sposób mogłoby dojść do załamania się panowania Putina i niestety najczęściej słyszę taką mocno pesymistyczną konstatację, że nawet jeśli upadnie sam Putin, to raczej putinizm, czyli ten system, o którym rozmawialiśmy tu głównie tego wieczoru, jednak przetrwa tylko po prostu z nowym kierownikiem. Ale wie pana, ja nie lubię tej tezy. Ja nie lubię tej tezy dlatego, że ona jest tezą, która pociągnięta do, jak gdyby konsekwentnie do wniosków, ona oznacza, że nic nie możemy. To znaczy, że się nic nie zmieni, to znaczy po co cokolwiek robić. Znaczy, ja uważam, że każda zmiana na Kremlu, każda jak gdyby ona otwiera pewne okna możliwości, ona otwiera okno, uchyla okno możliwości związane z destabilizacją wewnętrzną, z jakimś chaosem, z jakąś smutą wewnętrzną. Poza tym nawet jeżeli na miejsce Putina przyjdzie jakiś tam putinoidalny polityk, który dzisiaj jest w jego pierwszym, drugim czy trzecim szeregu, to proszę pamiętać, że on również będzie miał dużo większą swobodę działania. On nie będzie w takim stopniu zakładnikiem decyzji, które podejmował Putin. On będzie mógł się cofnąć z pewnych działań, zrzuciwszy winę na błędy i wypaczenia swojego poprzednika, tak jak to zwykle w polityce bywa. On będzie mógł sobie na nowo skalkulować rachunek kosztów i strat. Jakby rachunek kosztów strat Putina jest oczywisty, to znaczy wojna na Ukrainie jest dla Putina wojną o wszystko. Jest wojną o przetrwanie, przeżycie, jest to wojna o jego dziedzictwo, o to, co zostawi po sobie. To dla Putina jest tak naprawdę spełnienie jego 23-letnich rządów. To jest jego... On nie jest zdolny do żadnych realnych, trwałych kompromisów, które nie byłyby jakąś tam próbą oszustwa, no bo dla niego ta wojna jest wszystkim. Każdy inny, który przyjdzie, może sobie zupełnie inaczej rysować mapę rachunku zysków i strat. Dobra, to skoro jest nadzieja na to, że zmiana na Kremlu będzie zmianą na lepsze, nawet jeśli nie na dobre, to przynajmniej na lepsze. Czy uchyli, jak gdyby otworzy na pewno, każda zmiana otwiera nowe okna możliwości, nawet jeżeli ten nowy właściciel, nowy lokator Kremla nie będzie z punktu widzenia naszego wyborem optymalnym, wyborem naszych marzeń, bo nie będzie, to nie wiadomo. Nie, to takiej możliwości nie jest. No dobra, to skoro jest
jest jakaś nadzieja, to weźmy w tak, to moja propozycja jest taka, to weźmy tą najnowszą wyrwę, jaka się tam pojawiła w tym putinowskim otoczeniu i spróbujmy w nią wbić w klin i zastanowić się, czy to już jest jakiś element kruszenia tego systemu. No pan już sam wspomniał, Prigorzyn, ja nie chcę państwu pokazywać wszystkich tych filmów, które on nagrał, ani cytować wszystkiego, co mówi, bo tak jak pan powiedział, to jest często język no, obrzydliwy. YouTube by was zawiesił, myślę. Obrzydliwy, rynsztokowy, tak, homofobiczny i tak dalej. Natomiast ja jeden fragment z jego wypowiedzi, nie chcę też pokazywać tych filmów, na których on stoi na tle martwych ciał, no bo to jest po prostu obrzydliwe, jak on to wykorzystuje, ale jedną jego wypowiedź chciałbym zacytować, bo my tu staramy się recenzować putinowskie wystąpienia, a Prigorzyn urósł do rangi najgorszego recenzenta tego dnia zwycięstwa. On popsuł trochę wręcz, niektórzy uznali to święto, no bo w dniu, w którym Putin wystąpił, on zwrócił uwagę, że tak, że wojska się wycofały, że już nie chcę powiedzieć, jakiego użył słowa, co w jaki sposób straciliśmy 3 km² terenu, a on ludzi, i powiedział tak. Zamiast tego, by wystrzeliwać pociski, zabijać przeciwnika, chronić życie naszego żołnierza, zabijają naszych żołnierzy. A szczęśliwy dziadek myśli, że wszystko jest dobrze i co ma robić kraj? Jeśli się okaże, że dziadek ma rację, to daj Bóg wszystkim zdrowia, ale co robić ma kraj, co mają robić nasze dzieci, wnuki, jeśli nagle, przypadkowo, tak po prostu rozmyślam, okaże się, że dziadek to kompletny dupek. No i nie ma wątpliwości, że ten dziadek i kompletny dupek to w jego ustach Putin. No tak, trochę może za daleko, prawda? Też mam takie wrażenie. Znaczy, to jest tak. Jak gdyby, może wprowadźmy do tego. Znaczy, wiadomo, że konflikty w putinowskiej elicie są czymś oczywistym. Konflikty w ramach sektora bezpieczeństwa są jeszcze czymś bardziej oczywistym. Konflikty w ramach sektora bezpieczeństwa w czasie toczącej się wojny to już oczywista oczywistość, no bo nie tylko tutaj są kwestie, nie tylko tu jest kwestia orderów zasług, to jest kwestia też olbrzymich pieniędzy, jakie przy okazji się zarabia. No i oczywiście o konflikcie między Prigorzynem, czyli tym szefem grupy Wagnera, a Ministerstwem Obrony Narodowej i szefem sztabu generalnego, to ten konflikt jest rozpoznany, znany nam od dawien dawna. Ja myślę, że ten konflikt ma realne podstawy w tym, że jak Prigorzyn mówi takim rynsztokowym językiem o tym, że nie dostawał amunicji, to myślę, że naprawdę nie dostawał amunicji, że ta amunicja albo była ograniczana, aby on sobie zęby połamał na Bachmucie. To proszę pamiętać, że to przecież niekoniecznie w sztabie generalnym czy w Ministerstwie Obrony Rosji chcieli, aby Bachmut padł tak szybko. Przecież wiadomo, że Bachmut był zdobywany przede wszystkim siłami Wagnerowców. Być może ktoś w Ministerstwie Obrony sobie wymyślił, minister czy ktoś, że niech pierw to się nie uda Wagnerowcom, a potem my wyślemy naszych chłopców podległych bezpośrednio nam i wówczas pokażemy, jak jesteśmy efektywni, skuteczni. Tego typu gry, intrygi tam mogą być. Inna rzecz, że pewnie też jak ta amunicja trafiała do Wagnerowców, to pewnie część, jak gdyby zapotrzebowanie było zawyżane, część była tam odsprzedawana, handlowana, no to przecież wiadomo, że wojna jest od tego, aby robić na niej pieniądze. Więc jak gdyby ten konflikt pomiędzy Szojgu, Gierasimowem z jednej strony, a Prigorzynem z drugiej, on jest naturalny i on może być z punktu widzenia Putina nawet jakoś tam korzystny, ponieważ on też pozwala, on też takie buduje poczucie jakiegoś tam pluralizmu w elicie. Nad tym wszystkim stoi Putin i sobie temu przygląda. I do tej pory mam łatwość w analizowaniu tego, co się dzieje. Bo państwo tego nie analizują, nie śledzą, więc żebyście widzieli, bo do tej pory było na przykład normą, że Prigorzyn wrzucał filmik, na którym Wagnerowcy, nie wiem, strzelali z karabinów do tarcz, gdzie mieli właśnie przyklejone portrety Szojgu czy Gierasimowa, jeszcze ich wyzywali w najgorszy i obrzydliwy sposób. Tak, i to jest łatwe do zdiagnozowania. To była norma, ale teraz już zaatakował. A i tutaj już mam teraz, tutaj już natykamy się na sytuację, w której mamy pewien problem, no ponieważ do tej pory jedna osoba w ostatnich miesiącach wojny trochę tak działała na wariackich papierach, to był Igor Strzałkow, Girkin, może państwo pamiętają,
To był człowiek, który rozpoczął rebelię, wojnę w Donbasie w 2014 roku. Ze swoimi ludźmi przeszedł, zajął tam Słowiańsk, Kramatorsk, potem musiał się wycofać, potem został wypchnięty z tej wojny przez inne grupy. No i tam w ramach swej frustracji, wiadomo, że powiązaniami z rosyjskimi służbami, on w ostatnich, trochę na takich, jak mówię, wariackich papierach, pozwalał sobie krytykować Putina, całą wojnę, jako oczywiście z pozycji nacjonalistycznych. To znaczy, to jest pierwsza podstawowa rzecz. To znaczy, można krytykować władzę w Rosji, ale tylko z pozycji radykalnej, po to, aby Kreml się ujawił jako zdrowy, umiarkowany środek. To zrozumiałe politechnologicznie, prawda? Natomiast sytuacja, w której szef Wagnerowców pozwala sobie na tego typu obelgi pod adresem Putina, no bo trudno nie rozpoznać, że ten dziadek, który taką właściwie pogardą się wypowiada, jest Putinem, no to w moim rozumieniu jest to moc za daleko i myślę, że to, znaczy nie wiem, czy to jest jak gdyby temperament polityczny, czy to jest takie poczucie bezkarności z jego strony. Ale to jest świadectwo rzeczywiście już takich narastających pęknięć w elicie, które wytworzyła 18-miesięczna wojna. No tak, tu niestety w przypadku Prigozina nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, że ta parada wyglądała tak, jak wyglądała, bo ktoś po prostu usiadł i bardzo dokładnie przemyślał, jak to ma wyglądać. W przypadku Prigozina nie wiemy, czy to była przemyślana strategia, że on usiadł, czy inaczej. Na pewno nie była to przemyślana strategia, no bo człowiek, z którym mógłby usiąść i to przedyskutować, to parę miesięcy temu zginął w zamachu bombowym w Rosji, więc nie miał się za bardzo czego poradzić. Więc możemy zakładać, a znowu tutaj musimy sobie chwilę pogdybać, możemy zakładać, że Prigozin myślał tak od dawna, tylko do tej pory miał człowieka, który mu mówił, ale nie, spokojnie, Putina trzymajmy z boku, a teraz już nie ma żadnych hamulców. Ta frustracja się wylała, ma jakieś takie poczucie. Myślę, że przede wszystkim to ta frustracja Prigozina i Wagnerowców, ona wynika z faktu, że myślę, że Putin jest wściekły. On dostał zadanie, Prigozin, żeby zająć Bachmut. On tego nie zrobił. On, wszystkie terminy się załamały. No i przepraszam bardzo. Jasne, rozumiem. Rozgadaliśmy się. Jakby myślę, że on się znalazł pod gigantyczną presją ze strony Kremla. To znaczy, że on nie dowiózł zwycięstwa. No i on reaguje w taki sposób po prostu. Znaczy sytuacja ewidentnie wymknęła się spod kontroli. Ja państwu zdradzę, bo to jest taka, bo tak jak pan mówił, myśmy się już trochę, w pewnym momencie traktowaliśmy to jako normę. Była taka spirala. Ona z grubsza, ja spróbuję teraz z pamięci to otworzyć, z grubsza, pogadam trochę, pan spokojnie na piewodę odzyskał. Z grubsza to wyglądało mniej więcej tak. Wagnerowcy osiągają tam jakiś teren wokół Bachmutu czy Soledaru. To on występuje publicznie, chwali się tym, jak to Wagnerowcy są super i że to oni wygrywają wojnę, armia jest beznadziejna. W związku z tym armia odcina mu dostępy do amunicji. No to on nagrywa filmik, na którym marudzi, że nie dostaje amunicji, że armia przegrywa, że wszystko źle. No to po chwili tą amunicję dostaje. No to dostaje amunicję, to dokonują do kolejnego ataku, bo znowu się nie udaje? Znowu się nie udaje, znaczy znowu się albo się udaje i wtedy znowu nam się udało, armii się nie udaje. I tak w kółko, ale to było tak, to już tak trwało w zasadzie całą wiosnę. Natomiast powtórzmy jeszcze raz, ta jakby bitwa o Bachmut trwa 10 miesiąc. Znaczy Rosjanie, 10, jak gdyby wielka, niezwyciężona armia rosyjska, 10 miesiąc szturmuje gruzy jednego średniej wielkości miasta. No, gdyby zostawiając po prostu połacie trupów, no ponieważ jakby są różne szacunki dotyczące tego, ilu żołnierzy rosyjskich zginęło przy ataku na Bachmut, to są oczywiście, to idzie w dziesiątki tysięcy już teraz. Znaczy już możemy, znaczy sam Bachmut, to są straty w dziesiątkach tysięcy żołnierzy rosyjskich, no ale przede wszystkim z punktu widzenia Putina nie ma efektu, bo to myślę, że tam ofiary by go nie bolały, boli go brak sukcesu. No i tutaj się to wszystko zaczyna wywracać. Będziemy przyglądali się, to znaczy zobaczymy, co się stanie z Wagnerowcami, czy oni nie zostaną wycofani, czy jaka kara nie spotka Prigozina, ponieważ no, on rzucił trochę wyzwanie dzisiaj już samemu Putinowi. No,
trochę powiem, znaczy jak ja bym miał się spodziewać to, co on będzie mówił, to ja bym tego się nie spodziewał. To znaczy, on mi wyszedł poza mapę mentalną tego, co się mogło wydarzyć i co było, i co było logiczne. Jak gdyby odczytuję to jako wynik gigantycznej frustracji i presji ze wszystkich stron na niego, bo on coraz bardziej staje się kozłem ofiarnym tego, że ta wojna w Bachmucie się tak nie udaje. Właśnie, wojna w Bachmucie się nie udaje, ale właśnie, powtórzmy, to nie jest tak, że z jednej strony oczywiście można powiedzieć tak, jak pan mówi, i to jest fakt, i to jest kompromitujące, że od 10 miesięcy Rosjanie nie są w stanie tego Bachmutu zająć. Ale z drugiej strony oni też pokazują, że oni są w stanie tą wojnę w ten sposób, tak niemrawo, długo jeszcze toczyć i ciągnąć. I to jest przerażające. No oczywiście, że tak, bo to jest wojna na wycieńczenie. To jest wojna paradoksalnie, w której nie jest najistotniejsze to, jakie tereny zostaną zajęte, no tylko po stronie rosyjskiej to jest dążenie do zniszczenia potencjału obronnego Ukrainy. Ukraina także ma bardzo duże straty w Bachmucie. My tego nie wiemy i bardzo rzadko na ten temat rozmawiamy. Ukraina ma, tak powiedziałem? Tak. Ukraińcy tracą tam najbardziej wyszkolonych żołnierzy. Przez wiele tygodni i miesięcy po stronie rosyjskiej ginęli głównie kryminaliści powyciągani z więzień przez wagnerowców, aby tam pójść na szturm. Więc to jakby tak, znaczy, jakby ta wojna po stronie rosyjskiej jest próbą wycieńczenia wycieńczenia Ukrainy, no i Zachodu, który musi przecież finansować i dawać broń. A po stronie ukraińskiej to jest gra na załamanie wewnętrzne w Rosji, czyli jak gdyby ten Bachmut jest, obrona Bachmutu, ona jest istotna, ona ważna, ponieważ ona może generować napięcia na Kremlu. Czego jest ten, czy o tym jesteśmy de facto, właśnie, o tym de facto rozmawiamy, znaczy, dlatego chcemy. Sukcesem Ukrainy jest utrzymywanie Bachmutu właśnie w tym kontekście, tak, że wywołuje to takie, a nie inne obrazki pomiędzy Wagnerowcami a Putinem już dzisiaj. I to dodajmy się, komuś to łuknęło, znaczy to wywołuje na tyle duże tarcia i na tyle duże napięcia pomiędzy tymi wokół putinowskimi pomagierami, chciałem gorszego słowa użyć przez przypadek w programie, że ja to chciałbym, żeby jeśli komuś się umknęło, że nawet pan ekspert, który się tym zajmuje od dawna, przyznaje, że był mocno zadziwiony po reakcją Prigozina, bo ja się też zdziwiłem, no, ale ja ekspert... Tak, nie, no to jest absolutnie, tak gdyby wyszedł poza przyjęty kanon. I to jest istotne, to co powinniśmy z tego wyciągnąć, że rzeczywiście są tarcia, są napięcia i to Bachmut to wywołuje. Oczywiście, tak jak pan powiedział, to jest okupowane potężnymi stratami, potężną ofiarą z krwi i ludzi. I to jest smutne, że po stronie ukraińskiej giną najlepsi ludzie, tak, po stronie rosyjskiej ci najgorsi, jak pan powiedział, są głównie kryminaliści. Mhm. Jakby wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej też, o poziomie brutalizacji życia. Że tam już de facto tą wojnę o Bachmut, to skazany kryminalista, bo przypomnijmy, Prigozhin jest skazanym kryminalistą, ma prywatną armię złożoną ze skazanych kryminalistów, która... On siedział w czasach sowieckich jeszcze chyba 7 czy 14 lat spędził, chyba 7 lat spędził w więzieniach za takie pospolite przestępstwa, za ataki rabunkowe. I teraz identycznych sobie skazańców posyła na śmierć, Te doniesienia są przerażające. Mówi się o ludzkiej fali, o ludzkiej fali. Fala za falą, a potem jak już zmęczą, to wchodzą jakieś bardziej elitarne oddziały. To też pokazuje skalę brutalizacji, ale właśnie jedyna nadzieja w tym jest taka, tak jak pan powiedział, że ponieważ Bachmut broni się już 10 miesięcy, to ewidentnie narastają napięcia i te napięcia rzeczywiście one eskalują niesamowicie. Muszę państwu przyznać, że myśmy musieli wręcz tu jak siadaliśmy, to musimy się przyznać, musieliśmy więc na szybko przegooglować, czy się przypadkiem w konflikcie między Prigozhinem a Ministerstwem Obrony nic nie zmieniło, jak usiedliśmy do tej rozmowy, bo to już tak wręcz z minuty na minutę sytuacja potrafi się zmieniać. Tak, tak. No to jakby pytanie, no zobaczymy. No zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, czy Putin postanowi interweniować tutaj, bo to też jak gdyby akurat Prigozhin się stał taką postacią, która teraz zogniskowała naszą uwagę, ale myślę, że jest bardzo dużo grup w elicie kremlowskiej, które się zołknują cicho, w sposób bardziej inteligentny, mniej emocjonalny, ale tam jak gdyby
przecież cały ten sektor, my mówimy, koncentrujemy się na sektorze bezpieczeństwa, ale jest cały sektor ekonomiczny uderzony sankcjami międzynarodowymi, który zagryza zęby ze złości, ale musi trwać w tym. I w obliczu tego, że kołdra stała się za krótka, wyrywają sobie dostęp do tych ograniczonych zasobów finansowych. Tak, i tak jak pan powiedział, jest nadzieja na to, że jednak zmiana, jakaś zmiana na Kremlu. No, oczywiście, tu nie rozmawiamy, że dziś, jutro, pojutrze. To są niestety procesy, które będą trwały, ale jest nadzieja, że będzie to zmiana, mówię, nie na dobre, ale bo tak jak pan powiedział, jest niemożliwe, ale przynajmniej na lepsze. Miejmy taką nadzieję, obserwujmy, bo bym powiedział, polityka wraca do Rosji po latach braku polityki. Ona wraca oczywiście w takim stopniu i w takiej skali, w takich mechanizmach. Po rosyjsku tak wraca. W takich mechanizmach, o których przez pierwszą połowę spotkania rozmowy omawialiśmy, czyli tej polityki brutalnej, takiej darwinowskiej, darwinizmu społecznego, ale ona, polityka powoli wraca na Kreml. No i tak jak mówię, pozostaje nam trzymać też kciuki za dzielną ukraińską armię, żeby jeszcze pomogła tym procesom się przyspieszyć. Pan mówi o symbolice, jakby tak po 10 miesiącach nagle Ukraińcy bez problemu odparli Rosjan i Wagnerowców z wokół Bachmutu, to też miałoby potężne symboliczne znaczenie. Ale mówię, no nie chcemy zgadywać, gdzie to ja tu po prostu mówię o swoich marzeniach. I tak jak mówię, mam nadzieję, że wkrótce widzimy się znowu. Zawsze z przyjemnością. I że widzimy się następnym razem już właśnie na omawianiu tego, jaka piękna i skuteczna, jak świetnie została przeprowadzona ta ukraińska kontrofensywa. Naszym gościem był dr Adam Eberhardt, ekspert do spraw wschodnich, jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę w Wieczornym Ekspresie i do zobaczenia. Do zobaczenia.